Witamy w programie z okien LUF w magazynie o podpisaniu porozumienia dotyczącego współpracy w ramach projektu e-Granica, którego głównym produktem ma być dwujęzyczna, bezpłatna aplikacja informacyjna ułatwiająca podróżowanie. Z kamerą uczestniczyć będziemy w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Na koniec relacja ze spotkania w Gorzowskim Gimnazjum nr 9, którego tematem były bezpieczne wakacje. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano porozumienie partnerskie dotyczące współpracy w ramach projektu e-Granica, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego pogranicza, platforma wymiany doświadczeń w obszarze transgranicznym. Dokument podpisany został przez wojewodę lubuskiego Katarzynę Osos oraz partnerów projektu, przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Wiadrina, prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego, lubuskiego komendanta wojewódzkiego policji Ryszarda Wiśniewskiego oraz nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą Martina Wilke. Projekt zakłada wykonanie prac niezbędnych do stworzenia bezpłatnej polsko-niemieckiej aplikacji na smartfony, tablety i inne urządzenia przenośne, która będzie informować mieszkańców oraz podróżnych odwiedzających pogranicze lubusko-brandenburskie o aktualnych zagrożeniach, przepisach ruchu drogowego, a także innych wydarzeniach mających wpływ na komfort podróżowania. Aplikację opracowuje polsko-niemiecki zespół. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie obywatel Polski wjeżdża na teren Niemiec. Chce się dowiedzieć choćby na temat przepisów ruchu drogowym, które obowiązują na terenie kraju, w którym się znajduje. Nie chodzi tu tylko oczywiście o przepisy ruchu drogowego, ale wszelkie cenne informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym, o wypadkach, o objazdach, o placówkach dyplomatycznych, o różnych sytuacjach, także zdarzeniach związanych z pogodą, zdarzeniach powodziowych, jeżeli one będą miały istotne znaczenie dla osób przebywających na terenie kraju albo za granicą. Wojewoda lubuski Katarzyna Osos wzięła udział w trzecim posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wojewoda koordynuje działania w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom tego typu przestępstw. W skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi wchodzą przedstawiciele służb i organizacji, które na co dzień mają styczność z tą problematyką. Dzisiejsze posiedzenie odbywa się już w ramach projektu Aliansu Służb Mundurowych i Cywilnych wobec handlu ludźmi przestępczości transgranicznej, bo właśnie w tym projekcie, który realizuje Lubuski Urząd Wojewódzki wspólnie z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, widzimy dużą rolę tego zespołu. Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności działań służb mundurowych i cywilnych, jeżeli chodzi o zapobieganie i przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Chodzi o to, żeby edukować szczególnie młodzież, która jest narażona najbardziej na to, że stanie się ofiarą handlu ludźmi ze względu na swój brak doświadczenia życiowego, chęć przeżycia przygody podczas wyjazdów wakacyjnych. Dlatego też te działania profilaktyczne głównie chcemy też kierować w kierunku młodzieży. Chodzi o to, żeby społeczeństwo wiedziało, jakie podstawowe zasady bezpieczeństwa zachować, aby nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Bezpieczne wakacje były tematem spotkania wojewody lubuskiego Katarzyny Osos z uczniami gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim. Biorący w nim udział policjanci i strażacy mówili młodym ludziom o czyhających na nich zagrożeniach. Te zajęcia to przede wszystkim mają uświadomić uczniom, że ten okres wakacyjny oprócz odpoczynku, relaksu, przygody niesie również wiele niebezpieczeństw i chcemy przestrzec przed tymi niebezpieczeństwami. Policjanci, straż pożarna dzisiaj mówi, jakie zagrożenia mogą czyhać na uczniów podczas wakacji, jak się zachowywać. Uczą też udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a pomysł stąd, że jako wojewoda oczywiście bezpieczeństwo jest dla mnie priorytetem i chciałabym, żeby uczniowie we wrześniu wrócili z wakacji zadowoleni, z fajnymi wspomnieniami. W każdym powiecie są organizowane takie zajęcia, szkoły, które zgłosiły się, do wszystkich pojechaliśmy, także przez cały czerwiec będzie trwała taka akcja, także jak ktoś będzie chętny jeszcze, no to z chęcią zorganizujemy, a ponadto to nie jedyna akcja, bo jeszcze chcemy tutaj zwrócić się do wójtów, burmistrzów, prezydentów, żeby razem głośno mówić o tym, jak się zachowywać podczas wakacji, także będziemy koordynować nasze działania. O praktyczną stronę pokazu zadbali strażacy z Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie.
W ramach akcji Bezpieczne Wakacje chcieliśmy pokazać, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas najczęściej występujących sytuacji wakacyjnych. Czyli jak zachować się nad wodą, jak zachować się w lesie, jak zachować się podczas burzy, a co najważniejsze, tak nam się wydaje, jak udzielić pomocy takiej przedmedycznej, przedlekarskiej osobom, które możemy napotkać w życiu codziennym. Koledzy, strażacy pokażą resuscytację krążeniowo-oddechową, jak ją prawidłowo wykonać, jak ocenić stan poszkodowanego, więc każdy będzie mógł przy użyciu fantoma dotknąć, spróbować i sprawdzić się w tej, myślę, że ważnej kwestii.